V8, 380 koni, 5,5 litra, 530 newtonów. Jakieś pytania? Siema wszystkim. Widzieliście na wstępie, czym jadę. Jaram się jak głupi. Nie będzie dziś takiego typowego testu samochodu, bo pewnie też musiałbym go mieć na parę dni. Chcę się z Wami podzielić takimi przemyśleniami na temat tego, co możecie sobie kupić za 50 czy 60 tysięcy złotych. Widzieliście na dzień dobry, że za 5 czy 6 dych możecie sobie kupić nową Fabię. Może Wam wystarczy na Astrę, może nie. Możecie sobie kupić Polo, ZEW. A dla fanów motoryzacji, którzy mają trochę nie tak z głową, jest coś takiego. Powiem Wam, że ja nie mam doświadczenia z jazdy takimi samochodami dużego. I wejście do takiego auta dla normalnego gościa, który porusza się na co dzień normalnym samochodem, to jest po prostu coś nie do opisania. To auto ma tak jak widzieliście, 5,5 litra pojemności, niecałe 400 koni, 530 newtonów, ale to jest wszystko nic. Tym samochodem trzeba się po prostu przejechać. Takie zwykłe gadanie, naprawdę nie wiem, czy ja będę w stanie oddać jakiś promil tego, co ja czuję, jadąc tym autem. Przede wszystkim, tym autem się nie jedzie, tym autem się płynie. To wiele razy pewnie to słyszeliście, ale faktycznie to jest pierwsze odczucie, które każdy ma po wejściu do tego samochodu i to jest 100% prawdy. Po drugie, ja uważam, że ten samochód jest niebezpieczny. A czemu? Przy mocy 400 koni, ponad 500 newtonów, V8 i tak dalej. Macie dwie rzeczy. Po pierwsze, macie tył napęd. Jak ktoś jeździł i się zna troszeczkę na samochodach, to wie, o co chodzi. Jak ktoś nie wie, to niech się dowie. A po drugie, kompletnie nie czuć prędkości. Ja wsiadłem w ten samochód, poczytałem dane, mówię, wow, będzie rakieta. Wsiadłem, ruszyłem, but. Mówię, kurczę, ściema jakaś, w ogóle nie wiem, zepsuty jest czy co, jakaś lipa. No w ogóle nie jedzie. I w momencie, jak powiesz zdanie, kurde, ten samochód w ogóle nie jedzie, masz stówę. Patrzysz na licznik i po prostu pada ci szczena, bo dosłownie mówiąc zdanie, kurczę, ten samochód w ogóle nie jedzie, jakaś ściema, masz 160. Kompletnie nie czuć prędkości, kompletnie nie czuć rozpędzania i nie czuć tego, jak szybko jedziecie. Jest totalna cisza, totalna. To jest to, że jesteście odizolowani zupełnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Nie słychać szumu opon, nie słychać szumu powietrza. Nie słychać, silnik słychać przy rozpędzaniu, jest to super dźwięk. Nie żadne tam z radia jakieś lecące coś wgrane, tylko prawdziwe V8. Jest genialnie. Jest tak akurat, aby nie męczyło, a jednocześnie słychać. Ale zupełnie nie daje to odczucia, ile wy jedziecie. Także uwaga na ten samochód, bo można się naprawdę zdziwić. I oby to tylko był mandat, a nie coś gorszego, bo naprawdę wydaje się, że jazda 200 na godzinę to jest tak w ogóle, co to za problem sobie lecieć, zaraz wejdę w zakręt i jeszcze będę driftował. Kosmos, po prostu kosmos. Ale o czym miałem mówić? Staćcie pewnie na taki samochód. Ten model z fajnym pochodzeniem i tak dalej kosztuje 50 czy 55 tysięcy. No tylko może się okazać, że po tygodniu włożysz w niego 100. W sumie. Ceny, utrzymanie tego samochodu, no ja wiem, że nie odkryję Ameryki, ale dwa aspekty. Pierwszy jest taki, kupując ten samochód i jadąc powiedzmy do serwisu, no to w takiej sytuacji, kiedy masz serwis i nic się nie zepsuło, no to nie wiem, musisz pewnie sprzedać balkon, żeby to opłacić. Jak już coś padnie i plus serwis, to już będzie bardziej duży pokój. A poważnie mówiąc, no tak jak mówię, jak się nic nie dzieje, to pewnie z piątki trzeba wyskoczyć. Jak zaczniesz robić zawieszenie, to za same zawiasy wyskoczysz pewnie z dychę. Czyli jedziesz do serwisu, klocki, olej, tam jakieś pierdoły, zawiasy 15700. No dramat, to jest po prostu, to są liczby z kosmosu. I to tylko początek zabawy, bo to, że na przykład ten samochód od patrzenia na niego pali 7 litrów, odpalisz, to jest kolejne 5, a pojedziesz do pracy i masz 32 spalone, no to jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, mógłbym wymieniać. Ale zapomnijmy na chwilę o kosztach. Gdybyśmy
kompletnie zapomnieli o tym, ile to wszystko kosztuje. Skupmy się na samym aucie. Powiedzmy, że macie je za darmo. Czy utrzymanie jego za darmo. To i ty, i ja, i ty, i ty. Wszyscy jeździlibyśmy S-klasą, bo jak się przejedziesz tym samochodem, ja nie wiem, jak ja teraz wsiądę w swój samochód, to po prostu będę płakał. To jest tak kapitalne auto, że naprawdę jest to ciężko oddać. I teraz tak, zapominamy o tych kosztach. To powiem wam, że ten samochód dla mnie ma dwie wady. Lewe lusterko i prawe lusterko. Są strasznie małe. Nie wiem, czy zobaczcie, czy to sobie widzicie, czy to się odda. Wsiadając w ten samochód, czujecie się, jakbyście weszli do czołgu. Jest tak przeogromny i faktycznie te lusterka są malutkie. Ale dla mnie to jest koniec wad. To po prostu jest śmiech na sali i cała reszta. Prowadzenie tego samochodu, to jak w nim jest wygodnie. Ja się czuję tutaj, jakbym siedział w jakimś, nie wiem, królewskim fotelu, który ma 5 i 4 do setki, jak się naciśnie jakiś guzik. Po prostu wylatujesz do przodu, kompletnie nie czujesz, jak szybko jedziesz. To jest w sumie minus, ale też pewnie za, nie wiem, przejechałbym 300 km, bym się do tego bardziej przyzwyczaił. Ale naprawdę pomyślcie jeszcze jedną rzecz. Ten samochód ma 12 lat. 12 lat. Wyposażenie, jakie tu jest w środku, nie tam jakieś ksenony czy coś. System pre-save, masaże w fotelach, ustawienia po prostu jakieś kosmiczne. Wszystko jest elektryczne, nawet nie wiedziałem, jak zagłówek podnieść. Ruszam, też jest elektryczne. Zobaczcie, ile tu jest ustawień po boku. Kierownica, wszystko ustawiacie sobie elektrycznie. 12 lat. Wyświetlacz elektroniczny. Wszystko to co można, to, co dzisiaj macie w samochodach, naprawdę w limuzynach, tu też już było i 12 lat, ja 17 razy będę to mówił, ale 12 lat temu ludzie mieli, zobaczcie, jak wygląda tutaj środek, ile tu jest opcji. Ja nie chcę tego wszystkiego wymieniać, bo film będzie trwał 47 minut, ale po prostu szczena opada, naprawdę opada szczena, co w tych autach było już tak dawno temu. Ze śmiesznych rzeczy taki samochód na Automoto to znajdziecie pewnie i za 25 tysięcy, ale to pewnie tam są, macie nawet ze 4 samochody w sumie, jakbyście coś takiego kupili, takie all-in-one, jeszcze from USA, po pożarze, wash and go i powodzi przy okazji, to w ogóle nie patrzcie, ale za 5 dych jesteście w stanie wyjąć ten samochód i jak macie trochę nawalone w bani i chcecie poczuć naprawdę jednocześnie niesamowity komfort, a z drugiej strony samochód, który da wam tyle fanów z prowadzenia, to ja powiem wam, że pewnie większość ludzi tym samochodem jeździła tam, z tyłu, na tylnym fotelu. Ja bym w życiu tak nie chciał, ja bym tym samochodem tylko i wyłącznie chciałbym być szoferem czyimś, bo tyle radochy, co daje prowadzenie tego auta takiemu zwykłemu gościowi jak ja, to naprawdę jest ciężko oddać. Przyspieszenie, ja naprawdę jakbym mógł, to spędziłbym dzisiejszy dzień na przyspieszaniu i hamowaniu tym samochodem. I nie znudziłoby mi się na 100%. 530 N w benzynie. Samo to, no pomyślcie. W takim klocu, a przyspieszenie na poziomie 5 sekund. No staje koło was STI. No i na gościu, siema, trzymaj się. Naprawdę, takie fajne rzeczy, znaczek z przodu. Pierdoła, ale dla ludzi, którzy mają trochę benzyny we krwi, takie właśnie pierdoły stanowią fan, bo jadąc takim czołgiem macie taki fajny punkt odniesienia, który tak was jakby tak prowadzi i naprawdę to jest fajne. Naprawdę to jest coś, czym się taką głupotą można się jarać. Kupowanie takiego auta to można śmiało powiedzieć, że to jest trochę przejaw głupoty i nieszanowania swoich pieniędzy do kogoś, kto traktuje auta AB i żeby tam 4,5 litra paliło. Do kogoś, kto się jara motoryzacją, to ja uważam, że powiem wam tak, moim zdaniem to wcale nie jest auto dla dziadka, dla prezesa, dla jakiegoś dużego tam imperium i tak dalej. Bo tak by można powiedzieć, pełen luksus, nic nie czuć, wszystkie tam informacje zwrotne z drogi są oddzielane. Dupa tam. Dla takiego kogoś, kto, zwykłego gościa jak ja, który musiałby sprzedać 2 swoje mieszkania, chociaż nie mam 2, żeby kupić taki samochód nowy, też w sumie nie wiem, czy by starczyło na nowy. Przejażdżka takim samochodem, jedna, druga, trzecia. No ja mam banana od rana na twarzy i gdybym mógł jeździć czymś takim do pracy, to bym jeździł, uwierzcie mi. Nie będę wam
tutaj pół godziny mówił, jakie to były silniki, jakie to były moce, wszystkiego tego wymieniał. Są ogólnie same V-ki, V6, V8, są nawet V12. Były diesle, ale kogo obchodzą diesle w tym samochodzie? Psuły się na pewno dużo bardziej, ale to nie o to chodzi. Gdzie diesel do takiego samochodu? Tu ma być V8 przynajmniej, tak jak tutaj, 400 koni, 5 litrów pojemności. I naprawdę, ja nie wiem, czego można chcieć więcej od samochodu, bo to jest po prostu spełnienie marzenia, spełnienie marzenia. No ja tutaj, jak są jakieś dziury w jezdni, to ja bym chętnie w nie wjeżdżał, żeby sobie jeszcze raz, drugi, trzeci i 17 poczuć to, a w zasadzie nie poczuć nic. Nie oświadczycie tego, czegoś takiego w dzisiejszych limuzynach nowych z salonu. Nie ma opcji, żeby coś takiego poczuć. Wyskakujecie 150 tysięcy, super, macie Superba, nie wiem, tam Passata. A to jest 12 lat, 58 raz to mówię. 12-letni samochód. Tamte auta się chowają, po prostu się chowają w każdym aspekcie. I kosztują 3 razy więcej, chociaż no do pierwszego serwisu tego samochodu. Ale tu jest jeszcze taka sytuacja, że gdyby mi na przykład coś padło tutaj w zawieszeniu, zaczęłoby coś stukać, to mi się wydaje, że ja bym myślał, że inaczej, to byłoby i tak 3 razy lepiej niż w nowym samochodzie wyjeżdżającym z salonu klasy średniej, jakiejś limuzynki, dzisiejszy ten wspomniany Superb, który tak ma od nowości i tam jest, tam powiecie, wow, jak cicho, to tu jakby coś padło, to byście powiedzieli, mając porównanie do tamtego, i tak, wow, jest jeszcze ciszej, a teraz jak tutaj się nie dzieje nic, nie jest nic zepsute, no to jest naprawdę ciężko oddać. Czujecie, że po prostu widzisz dziurę, masz w głowie to, co poczujesz za chwilę jadąc normalnie samochodem, tak jak teraz, może pewnie się trochę ruszył aparat, a ja nic nie czułem. I to jest ciężkie do opisania i jestem ciekawy, na ile się do tego już przyzwyczaiłem teraz, i zaraz jak wsiądę w swój samochód, to co ja będę czuł wtedy? To jest, bardzo jestem ciekawy tego, bo do takich rzeczy przyzwyczajasz się momentalnie. Dobra, trzymajcie się. Ja nie wiem, może jeszcze chwilę pojeżdżę, bo po prostu aż szkoda oddawać to cudo. Jak będziecie mieli kiedyś okazję przejechania się takim samochodem, to zróbcie to, w ogóle się nie zastanawiajcie. No bo to jest kosmos i naprawdę samochód marzenie. Trzymajcie się, cześć. No i wsiadłem w swój i idę sobie strzelić z łuku w plecy.